Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hej, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Prince of Persia Zapomniane Piaski. Jak już zdążyliście zauważyć, ten film jest nagrywany w rozdzielczości Full HD w 60 klatkach na sekundę. Mam nadzieję, że to poprawi wasz odbiór i to... nieważne. Nie wiem co. Ale po prostu mam nadzieję, że lepiej wam się będzie oglądało. No dobrze, no to przejdźmy już do samej rozgrywki. Tutaj trochę życia straciłem. O, jakaś scenka, dobra. Those invaders must have retreated at the first sight of the sand creatures. I can't say I blame them. No w sumie. A, trzeba odzyskać trochę hapsów. Bo ostatnia walka trochę nam jej zabrała. Mam nadzieję, że nie straszę głupio tych punktów HP teraz na tych pułapkach, bo to będzie cała masa ich. Ojej, przywalił mi. Gień, haha. To było piękne. Ładny finisher mu zrobiłem. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Co to robi? A, zacięło się. No to pewnie trzeba to przesunąć. Dokładnie. Teraz zadziała? Musi zadziałać. Znowu mechanizm się zablokował. Co tym razem? Aha, to na końcu, rozumiem, muszę użyć. Chyba nie w tę stronę. No, w drugą. No i ładnie. Teraz? Chyba nie. A może? Aha, bo to kółko się przesuwa, no dobra. Halo, nie w tę stronę. No i teraz mechanizm musi zadziałać. Nie działa? Halo? Może jeszcze raz muszę obrócić? A i nie to, kurczę. A nie, właściwie, że to. Bo to blokuje mi kółeczko, także muszę to jednak odblokować. I teraz. W drugą stronę. O, no i ładnie. Wybaczcie, ale trochę mi gardło nawala. Dobra. Lecimy dalej. Okej. Mieliśmy na to strasznie dużo czasu. Ogólnie. O Jezu, pamiętam ten moment. There's a large group of sand soldiers on the way. I can slow them down, but I need you to close the gates. All right. How does it work? How should I know? That's helpful. I think the levers behind you lock the mechanism. If you unlock it, that should let you raise the bridge. They've broken through. Get this working as quickly as you can. Jak najszybciej, tak? No spróbujemy. Ten mechanizm ogólnie jest tak popierdzielony, że nie ogarniam go. Ale spróbuję. Spróbuję to zrobić. Popatrzmy.
Najpierw trzeba ogarnąć, która wajcha służy do czego. To nam zmienia... Okej, okay, dobra. Myślę, że to tak powinno być właśnie w taki... No nie do końca. Czekajcie. Spróbujmy. Okej. Teraz... Nie to, bo nie będę mógł przesunąć tego. A dalej nie mogę. A mogę, dobrze. O i teraz... Tym kółeczkiem. Nie, nie mogę tak zrobić. Muszę się cofnąć. Kurczę, jak mi to wyjdzie za pierwszym razem, to będzie nieźle. Aha, teraz nie mogę przesunąć. Pomyślmy. Nie wiem, pokombinuję trochę. Przesunę je z powrotem tu. Spróbuję obrócić je trochę. Z tej strony, nie? Nie, no nie da się. Muszę je cofnąć do punktu początkowego. Czyli tutaj. Teraz na pewno mogę przesunąć. Nie w jedną, to w drugą. Teraz nie przesunę wcale. Taka opcja też jest średnia. Kurde, nie wiem. Dam na razie tak. Sprawdzę jeszcze tą wajchę. Aha. Aha, kumam, dobra. Dobra, wszystko jasne mniej więcej. Teraz muszę tak ogólnie pokombinować. Aby to przesunąć tak. Nie, tak ma być, nie? Czekajcie. Nie, to jest... To na zasadzie prób i błędów, nie? Spróbuję tym przesunąć. Myślę, że w dół. Ale to nie, nie zahacza mi. Nie widzę przynajmniej, żeby zahaczało. Także powinno być ok. Teraz spróbuję to, ale to raczej nie ruszy. Ani w jedną, ani w drugą. Nie no, w którąś musi. No. No ale co mi to da? To mi nic nie da. Chyba, że przesunę to i przesunę jeszcze tamtym. I to jakoś się zmieni. Zaraz wie. Raczej nie miałem tego na myśli. Cholera. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. O, to nie takie proste. To nie jest takie proste. Teraz jest dobrze. Przynajmniej tamto. Tamta zębatka, czy co to jest? Kurna, jeden ruch jakoś tak. Muszę zsynchronizować, nie wiem. Nie wiem jak to zrobić, cholera jasna. Nie, no to nie wyjdzie. Spróbuję. Przesunęło się. Dobry znak. A, dobra, spróbuję jeszcze dalej. Bo tym razem mam większe pole do popisu niż ostatnio. Więc spróbuję to obrócić jakoś. No tak na pewno nie. Tak to nie, do niczego nie dojdziemy, prawda?
Czekajcie. Ogólnie jak było tak, to pamiętam, że było bardzo dobrze. że taka opcja była bardzo dobra. Tylko co mi to... Jak to skurna przesunąć, nie wiem. No tu się blokuje, w tę stronę też nie da rady. Ogólnie kupa. A czekajcie. Powrócę do tej pozycji, którą wydawało mi się, że będzie odpowiednia. Bo kiedyś pamiętam, że tak zrobiłem i jakoś poszło z górki. O właśnie. No i dobrze pamiętam. Czyli kurwa nie z tej strony. Taki skomplikowany mechanizm, ale na szczęście się udało. To trzeba jeszcze raz do tyłu, żeby to się obróciło, tak? Nie w tę stronę? Aha, bo trzeba, dobra, trzeba obrócić, żeby on się nie poruszał po tej zębatce. Kupa latania jest ogólnie. Z jednej wajchy do drugiej. W drugą stronę. O, no i gitara. Crush them with stones. I must have killed hundreds. Yet there are more. I can feel myself getting stronger as they die. O, zaczyna się. No. How are you doing with the gates? I've got the keys unlocked. Good. The army's nearly here. I'll slow them down. Could the army be affecting him some way? He says it's making him stronger. Something is definitely wrong. No coś na pewno jest nie tak. Czekajcie, nie. Co się tu zrobić? To w ogóle ma się obrócić jakoś, tak? Nie, no ewidentnie coś tutaj. Albo ja coś nie ogarniam. Kamera sugesty. A, tu są te. O Jezu, wystające cegły. No to wszystko jasne. Nie zauważyłem ich po prostu. Tak, trochę skoczyłem na hardcore, bo nie widziałem tej półki tam. Co się dzieje? They've broken through! Have you closed the gate? As far as it will go! It'll have to do! Come on! Pamiętam, że oni będą się przebijać. Przez te bramę. Znaczy, i tak nasz bohater ją zamknął niby. Ale i tak ją teraz otworzy. Patrzcie. O. Tylko niewielka waga miała wpływ na to, że ten łańcuch po prostu strzelił w pewnym momencie. No ale przejście zablokowane, tylko że mamy tutaj przyjemniaczków do pokonania. Wow! Ej, a ci skąd? Przepraszam bardzo. Nie zapraszałem ich tu. Widzę drugiego. Ale sami się teraz pobijają. Wow. Nie tak ostro. Ich trzeba mocnym atakiem chyba. No dokładnie. To jest easy peasy. Wow, jak mnie odrzucił. Nawet nie uderzył w ziemię, a mnie odrzucił. Widzieliście to? Gin. Nie ma. O kurwa. Gin. No i ładnie. Pokonani. Well, that ought to keep them in. But we seem to be separated again. We need to reunite the medallion. Wait there until I find a way up. What's your hurry? The army is trapped. I could kill them one by one. Gain their power. Do you hear yourself? This army sucked the life from your people. And you won't stop it because it makes you feel strong. We can end this now. Throw me the medallion. Throw me your half. If you care nothing for power, let me reunite the scene. As I thought. Ciężka sprawa ogólnie. I've got to get the medallion halves back together. Z połączeniem tego medalionu. Ten odcinek będzie długi. Dosyć. Chuj tam, żeby tego wrzucał całą noc, może jeszcze trochę dnia.
ale przynajmniej będziecie mieli co oglądać. Tak z 30 minut może, chociaż stopera nie włączyłem, więc to będzie tak na oko mniej więcej. Dobra, mamy full HP, można lecieć dalej. W złym momencie, ale się uda. Musi się udać, nie ma innej opcji. Dobra, co tutaj? Lecimy. Wow, a to się w jednym miejscu obraca. Myślałem, że się kręci. I hope Razia can explain what's going on. To lecimy. Kolejny filmik. He would not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die, as if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. The power we added to your half of the seal must have shielded you from it. Why didn't you warn me this might happen? We thought you would be quicker to reunite the medallion. You let your brother convince you to wait until it was too late. If I get the seal away from Malik and reunite the pieces, will he come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will be. You must find your brother again. This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Adieya Obro Bardor. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. No i zajebiście. W sumie to prawda, że ta armia staje się coraz silniejsza, a zdążyliśmy to zauważyć po wielu nowych przeciwnikach. Jak ten byk. 402 złote, co się pojawiły po zamknięciu bramy. Jest coraz gorzej ogólnie. A to dopiero podobno początek. Dobra, nie będę tego rozwalał, bo to się przyda może później. Idziemy. Gone again. Dobra. She certainly doesn't encourage visitors. I co teraz? Powiedz mi, którym. Aha, tym, dobra. Już wszystko wiem. To jest bardzo fajna umiejętność. Mi się ogólnie bardzo podoba. Z tą wodą. Fajny pomysł. Można jeszcze robić tak, co nie? Żeby oszczędzić energię. Ona się dosyć szybko regeneruje. A teraz jak wciśnięcie przycisk, to musimy zatrzymać, bo zniknie nam, prawda? Ta woda. Bardzo fajna umiejętność. Słyszeliście to? Ktoś chyba potrzebuje pomocy. Pytał się, czy ktoś go słyszy. No, ktoś ma chyba kłopoty, ewidentnie. Tylko nie wiem, gdzie. Ja teraz się nie zatrzymuję, bramy. To nie jest element wodny. No nikogo.
Ogólnie te wszystkie... Cały ten budynek jest jakby jedną wielką ruiną teraz. Jak ten sufit się zawali, to zaczną spadać ci więźniowie wszyscy. Niech zgadnę, potworki, tak? Standardowo. Ale paskudy. No chodźcie tutaj. Pokażę wam, jak się walczy. A nie, łapiecie więźniów przez kraty. Bezbronnych praktycznie. Wow. Nie ma. Wow. Szybko się bronią skubańce. No i chciałem na niego wskoczyć. Dokładnie tak. Kiedy podobno padają na hita. Ci tarczelnicy. O, można ich kopnąć. Super sprawa. A nie tu, na niego. Halo. Skacz na niego. Ajej. Coś tu nie wychodzi. No dobra, nie no dobra. W tradycyjny sposób trzeba ich wykończyć. Nie pierdzieląc się po prostu. No i gitara. Dostępne ulepszenia. Zobaczmy. Życie mamy na fulla. Manę. Powietrzny wir to jest bardzo fajne. Tylko nie pamiętam, jak się tego używało. Szczerze mówiąc. Nie, to jest cofanie czasu. What the fuck? Nie, to jest woda. Czekajcie, muszę obczaić. Aha, dobra. Dobra. Wystarczyło użyć przycisku kierunkowego na padzie w dół. Dobra. Gdzie mam iść? O, w ostatniej chwili włączyłem. Nie spodziewałem się tego. Tak szczerze. Widzicie, szybko się regeneruje bardzo. A tutaj mamy wodę, która znika. Chyba. Ale teraz jest ok, także nie ma co zwlekać. No. Wyłączają co chwilę. Za jakiś czas. Tutaj. Książę Persji. No musisz, bo jak nie połączysz tych pieczęci, to będzie lipa. Halo. Skacz. A, woda. Super. Te pułapki się dziwnie aktywują. Aktywują się nawet, kiedy na niej nie stanę. To jest dosyć komiczne. Oho, coś się dzieje. O, chyba musimy się śpieszyć. Chyba na pewno. Trzeba by się to zrobić szybciej. Ja szybciej jak potrafię zrobię to. O, już jest niedobrze.
I'd better move quickly. No, też tak myślę, księciu Percy. Nie wiem, jak on się nazywa w tej grze. Chyba nie podawali jego imienia, nie pamiętam. Nie pamiętam, już dawno nie grałem w poprzedniej części, więc nie pamiętam. Ale w filmie nazywał się Dastan. Także możliwe, że tutaj również, nie wiem. Dobra, kolejne potworki, których trzeba ogólnie udupcyć. Wow, panowie, spokojnie. Posmakujecie jeszcze mojego miecza. Spokojnie. Ładny finisher, ładny. Właściwie, czemu ja się z nimi pierdzielę? Gdzie tu jest najbliższa wajcha, cokolwiek? Tutaj jest jakiś przycisk. Ale nie w... bliżej. Księciu Percy. A tutaj? Dobra, mamy to. Teraz tam się nam otworzyło, okej. Zawór. Lecimy. Coraz więcej tego skakania. A wypierdzielać. Nie mam na was czasu. No, nie w tę stronę. Skacz. I się trochę odnowi. Dobra. Mamy to. No i brama. Lecimy jak najszybciej. Teraz się leje. Dobra. Pułapeczki, jak miło. O, zdążyłem. Dobrze, dobrze, jest dobrze. Poczekam sobie, tak na wszelki wypadek. Głupie by było zginąć tutaj. Kanały. A, dobra. Nagrywamy dalej. Co mi tam? Witajcie, przyjaciele. Oj, nic tu nie widać kompletnie. Strasznie szybko tą tarczę podnosi. Mały Benzo. Gień. Ładnie, ładnie. Się podoba. Jeszcze nie używam swojej supermocy, ponieważ nie ma ku temu okazji. Te potwory ogólnie są strasznie słabe. Jak będzie coś mocniejszego, to na pewno użyję. W wyjątkowej sytuacji. Piękny finisher. No jedziemy. Dobra, tutaj chyba idziemy dalej. Tak, zdecydowanie. Tam nic nie ma, tutaj mam iść.
Dobra. Jest woda. Zobaczcie, ktoś mi pisze na Steamie. Albo może zaprasza mnie do gry. I tu chyba mamy pierwszy nowy typ przeciwnika. Dokładnie tak, oni są wkurzający dosyć. Gościu, przestań mi tam pisać. Bo normalnie nie wiem, wkurzę się. Trudno, musicie mi wybaczyć za te dźwięki. Jeżeli je słyszycie. A, chyba na pewno słyszycie. Dobra, ogólnie z nim jest taka sprawa, że on ciągle będzie przywoływał te potwory. Więc lepiej go od razu unicestwić i on odpycha tak. To jest wkurzające to. Ale szybko pada, więc luzik. No chodźcie. Aha, nie zadziera się ze mną. To czwary. Noż, kurwa. Ale koleś jest uparty, no. Nie gram teraz, nagrywam. Ogarnij się. Wow. Jakie wiksy kamery, widzieliście to? What the fuck? Dobra, przejdziemy to sobie ten etap i zakończymy odcinek. Tak myślę. Nie wiem ile jest na osi, ale... Ale what the fuck, co ja mam tu zrobić? Chyba nie o to chodziło. Chyba nie o to. Coś muszę innego zrobić najpierw. Aha, to wszystko jasne. Dokładnie. Jak? Aha, tutaj mamy nowy. No, równie dobrze mógłbym zeskoczyć na dół i bym się też się złapał. Ta brama, rozumiem, będzie otwarta cały czas, także nie ma problemu. Nie w tę stronę, panie. Spinaj się. Teraz tutaj, sugestywna kamera oczywiście, zawsze spoko. Do góry. Wybaczcie mi też, że ostatni odcinek, trzeci, był trochę taki drętwy. Ale byłem strasznie zmęczony. A musiałem coś wrzucić, bo długo nie było. Czy musiałem? Chciałem, ale jednocześnie byłem trochę niedysponowany do tego. Dobra, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy i będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku, także dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.